Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie premierze. Kilka faktów historycznych dotyczących najbliższej historii, historii, podczas której był pan ministrem finansów, później wicepremierem ministrem finansów. Podniesienie podatku VAT, 6 miliardów więcej corocznie wyciąganych z każdej polskiej kieszeni. Prawie 17 miliardów rocznie to jest przekazana składka, która zamiast do otwartych funduszy emerytalnych corocznie trafiała do budżetu i była na bieżąco konsumowana na wydatki. Do tego prawie 13 miliardów czy ponad 13 miliardów nowych danin publicznych w zeszłym roku. Zmian w podatku PIT, likwidacji ulg, zamrożenie progów na kolejny okres, wprowadzenie podatku od miedzi i srebra, podniesienie składki rentowej o 7 miliardów. Łącznie tego wszystkiego jest 40 miliardów rocznie więcej obciążeń polskich kieszeni i mniej wpływów do systemu emerytalnego na nasze przyszłe emerytury. Wyczyszczenie, wylizanie prawie do dna Funduszu Rezerwy Demograficznej, który miał być przecież zabezpieczeniem na gorsze czasy demograficzne, które dopiero nadejdą. Do tego dokładamy w chwili obecnej zlikwidację progów ostrożnościowych. Dołóżmy jeszcze, że najlepsze i najłatwiejsze do zgromadzenia pieniądze, czyli 45 miliardów wpływów z prywatyzacji, które zgromadzono w trakcie ostatnich 6 lat, to były jeszcze relatywnie łatwe prywatyzacje. Sprzedaż udziałów w dużych państwowych cały czas monopolach czy oligopolach energetycznych PGE, Energa i tak dalej. Sprzedaż udziałów w KGHM-ie, sprzedaż udziałów w PKO BP, w PZU. To były cały czas relatywnie łatwe pieniądze. Przejadano te pieniądze na bieżąco, łatano dziurę. Teraz wyrywamy ostatnie bezpieczniki, co dalej, a jednocześnie mamy sytuację taką, w której luka podatkowa rośnie mimo działań aparatu skarbowego. Kilka tygodni temu, w dniu, w którym zapowiedział pan likwidację otwartych funduszy emerytalnych, bo każdy z tych wariantów, które zaprezentowano, trzech, finalnie zakończy się likwidacją OFE, zaprezentowano raport dotyczący luki podatkowej. To są dosyć ważne dane. Konkluzje z raportu przygotowanego przez renomowaną firmę PricewaterhouseCoopers, czy tam PwC, są następujące. Wzrost uciążliwości i restrykcyjności przepisów oraz organów podatkowych wobec polskich przedsiębiorców, jaki nastąpił w latach 2006-2012, nie przełożył się na wzrost efektywności w poborze podatku VAT. I ta luka podatkowa w tym jednym podatku została wykazana jako 47 miliardów złotych rocznie. Panie ministrze, czy zmiana podatku VAT na efektywny, rozsądny, wyeliminowanie tych przyczyn, które są wskazane w tym raporcie, a w podatki od konsumpcji można zmieniać w trakcie roku, można tutaj poważnych zmian w krótkim relatywnie czasie dokonywać. Czy to nie jest lepsze rozwiązanie niż wyrywanie ostatnich bezpieczników? I czy ma pan jakąś inną alternatywę, jeżeli Wysoki Sejm na najbliższym głosowaniu w najbliższy piątek nie przyjmie pana premiera propozycji? Co wtedy, jeżeli nie zgodzimy się na to, by wyrywać ten hamulec bezpieczeństwa, którym są progi ostrożnościowe? Dziękuję bardzo. Dziękuję.